Hej, cześć, siemanko, z tej strony Bartek i witam was w kolejnym odcinku z serii Robimy Serwer Minecraft, w której to pokazuję, jak robię serwer Minecraft na Minecrafcie Vanilli, czyli na takim Minecrafcie, w którym nie ma żadnych modów oraz żadnych pluginów, jak na przykład Bakicie. Tak tylko wytłumaczę może, bo niektórzy nie ogarniali troszeczkę. No nie szkodzi, ale no tak, tak żeby była jasność już teraz. To troszeczkę musiałem więcej powiedzieć. I tak, już trochę za szybko wszystko pokazałem, pospieszyłem się mocno. Pewnie jak się sami domyślacie, to jest to spawn serwera i wow, czemu znowu nowa mapa? I o co tu w ogóle chodzi? I co to za śmieszna tablica? Tą tablicę pewnie już kojarzycie z wcześniejszych odcinków, na innych serwerach poprzednich też ją robiłem. I to są rzeczy do zrobienia, ewentualnie pomysły, które można zrobić, ale niekoniecznie muszą być wszystkie zrobione. Tutaj jak widzicie spawn, który prawdopodobnie może jeszcze zostanie czymś udekorowany, aczkolwiek nie do końca jestem pewien. Zobaczymy jak to będzie. Na razie jest coś takiego. Nie do końca wiem, czy to zostanie tak jak jest, czy trochę to zmienię. Tu na pewno sporo jeszcze w koło się zmieni. Tak, może powiem od razu, na jakiej zasadzie będzie ta seria działała. I od razu mówię, że nie podam IP, bo ten serwer aktualnie nie działa. Nie jest to prawdziwy serwer, tylko będzie to seria, w której pokazuję, jak można zrobić taki świat do serwera z samymi komendami, command blockami i tym podobnymi, więc nie podam IP, żeby nie było znowu kolejnych komentarzy tego typu, bo było ich sporo, podaj IP i ten, no, nawet pod moim pierwszym filmem sprzed, wow, 3 lat. Okej. Dobra, bez zbędnego gadania, chociaż już gadam dość długo. Może zabierzmy się najpierw za komendy, które będą potrzebne. Może nie na tyle potrzebne, co po prostu ułatwią życie podczas tworzenia takiego serwera. Na pewno potrzebne nam jest... Potrzebna jest duża ilość różnych komend typu game rule, na przykład game rule keep inventory i to dajemy na true, czyli zatrzymujemy ekwipunek po śmierci. To nie jest oczywiście konieczne, ale jeśli ktoś chce, to bardzo fajnie to działa na serwerach. I tak, od razu mówię, że wszystkie komendy będą w opisie, przynajmniej postaram się, żeby wszystkie były, albo przynajmniej większość, tak dla tych mniej ogarniających komendy. Czyli tak, keep inventory. Druga to będzie do daylight cycle. To robimy na false. Przynajmniej na czas budowy to będzie łatwiej ogarniać serwer, czyli dzień nie będzie się zmieniał w noc i na odwrót, po prostu cykl dnia nie będzie funkcjonował tak jak normalnie. To dajemy na false. I od razu można zrobić time set 6000, to dokładnie będzie południe. Później jak już zrobiliśmy coś takiego, to robimy game rule mob griefing na false, czyli na nieprawdę, że moby nie będą nam niszczyły terenu, takie jak creeper czy enderman chociażby, albo nawet smog czy wither. Dobra, to jest już na false. To teraz tak, przyda nam się na pewno komenda game rule command block output na false, czyli że wszystkie komendy, które wpiszemy w command blockach, które będą działały, nie będą pokazywane cały czas na czacie, bo byłby niezbyt spam. Teraz game rule, oczywiście. Do fire tick, to dajemy na false. Nie będą się paliły różne drzewa i różne tego typu rzeczy. Game rule spawn radius na 0, czyli odległość od spawnu, w której się mogą gracze spawnować. Tutaj jak najbliżej ustawię sobie, to możecie ustawić na ile chcecie, no ale wiecie, no, ja wolę tak blisko, żeby spawn był na spawnie. Jeszcze do weather cycle, pominąłem troszkę, dobra, zróbmy tak i to dajemy na false, czyli nie będzie się zmieniała pogoda. Aktualnie chcę mieć taką fajną pogodę do budowania. Teraz można by się zabrać za takie rzeczy, które będą ułatwiały później zabawę z kształtowaniem terenu.
O właśnie, zapomniałbym też o bardzo ważnej komendzie, jaką jest ustawienie sobie spawnu, także teraz teleportuję się na koordynaty 00 i właśnie tutaj ustawię sobie spawn. Spawn ustawia się komendą set world spawn. I teraz dla wszystkich, którzy będą na tym świecie, spawn jest ustawiony tutaj. Może być tak, że jak utworzycie już sobie serwer na Vanilli, to będziecie musieli go ustawić jeszcze raz po wgraniu świata. Prawdopodobnie nie powinno być tego problemu, więc... tak, teraz możemy wpisać kill i sprawdzić, czy to działa wszystko tak jak mówiłem. Dokładnie, koordynaty dokładnie 00. Mówię oczywiście o X i Z. Dobra, może od razu wyjaśnię, co tutaj robię. Po pierwsze nacisnąłem sobie F3 plus G, aby pokazać właśnie granice chunków. I ważne to jest, żeby na tym chunku, na którym jest akurat spawn, była ta cała maszyneria, czyli 16x16, właśnie tam gdzie jest spawn ustawiony. Tutaj mam właśnie granicę. Teraz używając komendy fill 3 razy tab, żeby uzyskać koordynaty tego bloku. Enter oczywiście, lecę tutaj. Tu troszeczkę w górę. Powiedzmy, że tyle. Robimy strzałeczkę w górę, 3 razy tab i wpisujemy R, czyli powietrze. Wygląda to mniej więcej tak, jakieś strasznie duże to nie jest, ale myślę, że powinno wystarczyć. Teraz przydałoby się naprawić podłogę, więc tym samym sposobem najpierw koordynaty tego bloku, później koordynaty tego bloku i powiedzmy, że zrobimy sobie podłogę. Z czego możemy zrobić podłogę? Tak w sumie nie mam pojęcia, ale niech to będzie coś ładnego. Może to być kwarc na przykład. Kwarc blok. O, i jest nawet ładnie. Dobra, sufit. Teraz warto by było zrobić z czegoś jasnego, żeby tutaj za dużo mobów się nie spawnowało, więc może zróbmy to w ten sposób. Fill. Z drugiej strony to samo. I uznajmy, że latarnia morska będzie ok. Wydaje mi się, że całkiem spoko oświetla i wygląda też nie najgorzej. Tymi ścianami nie wiem, czy w ogóle będę się zajmował, może później. Aczkolwiek na razie zróbmy tutaj wszystko, co jest potrzebne. Czyli tak, teraz komenda give, tutaj nick, wklejacie swój oczywiście command block, wpisujecie comm i tab. Dobra, dostaliście command block, całkiem spoko. I teraz co zrobić z command blockiem? Pierwszą dość ważną komendą, żeby zrobić sobie właśnie ten generator struktur jakby. Może bardziej terenu, bo struktur aktualnie tutaj na razie jeszcze nie będę dodawał. Pierwszą rzeczą jest ważną taką tutaj dodanie komendy, która będzie nam dawała jakby taki podstawowy element potrzebny do tego, czyli takie jajko spawnujące nietoperza, który nazywa się dokładnie tak, nie może się ruszać i ma 100 zdrowia, 100 punktów zdrowia. Można go zabić oczywiście tylko na creative. Może już teraz trochę mniej ma zdrowia, nie wiem, coś mogłem źle ustawić. W każdym razie nie rusza się z miejsca. Oczywiście jeśli go uderzymy, to zaczyna niby latać, ale tak naprawdę pozostaje na jednym klocku, na jednym bloku i nie może nigdzie odlecieć. Bardzo ważne jest, żeby właśnie nie ruszał się, bo jak zacznie generować struktury wokół siebie i latać, to może zrobić się niezły bałagan, że tak to ujmę. Dobra, udało mi się coś wykminić z tymi komendami. Muszę przyznać, że trochę mi to sprawiło trudności, bo zapomniałem usunąć jedną spację w komendzie i trochę się z tym bawiłem. Można myślę już wyłączyć siatkę chunków i pokazać wam tą komendę całą. Zacznę od początku. Komendę execute, czyli taka komenda, która dotyczy danego moba albo gracza, w tym przypadku właśnie może wykonywana na danym mobie, tak będzie łatwiej wytłumaczyć. Tutaj jest małpa E, czyli chodzi o generalnie typ postaci, tutaj chodzi o moba. Tutaj jest tag, tag jest dodawany razem ze spawnem od razu tego nietoperza.
taki tag ustaliłem w komendzie, która daje nam jajko. Zaraz pokażę, co tam trzeba zmienić, żeby wyszły inne. I tutaj też będzie trzeba zmienić. To jest type bat, czyli typ moba. Tutaj jest akurat nietoperz, więc jest bat. Tutaj miejsce, w którym ma być wykonywane, czy obok niego, czy centralnie na nim. Tutaj jest centralnie na nim, dlatego są trzy takie falki. Jeśli dacie bez tych falek, to będzie wykonywane względem command bloka, a nie względem tego danego moba. Tutaj jest komenda fill, czyli wypełni, i koordynaty względem moba też ma być minus 5, minus 5 na poziomie dokładnym na tym, co jest mob, i 5, 5. Tutaj wziąłem akurat Minecraft Grass, bo chcę sobie wypełnić to trawą. Tutaj jest always active, unconditional i repeat. Klikacie done i jest gotowe. Tutaj jest komenda, która jest conditional, tutaj uwaga, bardzo ważne. Czyli dopiero jak zadziała ten pierwszy command block niebieski, to ten zadziała. Chain, czyli właśnie łańcuchowy i zawsze aktywny, też jest ważne. Tutaj jest komenda kill i tutaj dajemy dokładnie taki sam tag, jak daliśmy w komendzie execute. Klikamy done i jest gotowe. A tu jest komenda właśnie, która daje jajko, czyli jeśli chcemy zmienić jakiś na przykład tag, żeby zrobić inny tag przypisany do innego bloku, który będzie się generował. Zaraz wam pokażę, o co chodzi. To trzeba zmienić właśnie tutaj. Trzeba zmienić ten tag zamiast flatgrass 5. Zrobić coś innego i ewentualnie można właśnie by custom name, tam było coś takiego. Zaraz to do tego przeskroluję i wam pokażę. Custom name visible i tam było też custom name. Tam było flatgrass, dobra. W każdym razie w tagach trzeba zmienić ich tym. Najlepiej na dokładnie takie samo, żeby było wiadomo. Tutaj redstone, unconditional i impulse. Żeby było na guzik, klikacie done, też macie. Wszystkie komendy będą oczywiście w opisie. I teraz pokażę tylko już, co robi ta komenda. Te komendy w sumie. Wygląda to mniej więcej tak, że macie sobie jajko. Klikacie nietoperzem i bum, macie wypełnione. Nietoperz po chwili umiera. I macie takiego jakby, można by to nazwać w pewnym sensie world editem. Tylko takim całkowicie na wanilii. Klikacie sobie i jest. Tutaj akurat wypełnia taki teren 5x5. I tu trochę dałem to za wysoko. I z tą komendą możecie się tam próbować bawić. Jeśli zechcecie, to napiszcie w komentarzu, czy mam udostępniać te światy, czy nie. Możemy zrobić coś takiego, że za daną liczbę łapek na przykład udostępnią wam świat. I możecie się bawić na nim. Od razu mówię, że jestem na wersji Minecrafta 1.12, to tak jakby ktoś nie zauważył przez F3. Dobra, myślę, że na ten odcinek to będzie tyle, bo trochę mnie zmęczyły, że tak powiem, te komendy, bo miałem z nimi małe problemy, chociaż nie powinienem. Ale tak, napiszcie, co sądzicie o takiej formie, że podaję wam od razu wszystkie komendy, pokazuję dokładnie, co one robią. Wszystko krok po kroku mówię, jak to się dzieje, bo wcześniej tak trochę mniej to opisywałem. Teraz dużo więcej czasu to będzie mi zajmowało i tego czasu w sumie trochę nie mam, ale mam ochotę reaktywować tę serię. Także ten. Wielkie dzięki za oglądanie. Jeśli się spodobało, to doceń moją pracę łapką w górę. Oczywiście pomoże mi to zdobyć lepszy zasięg mojego filmu. Jeśli jeszcze nie jesteś widzem, to możesz zasubskrybować, to byłbym wdzięczny. I napisz w komentarzu, co myślisz o tej serii i czy taka forma się podoba. Dzięki za oglądanie. Hej. Na razie. It's over.